Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Kłaniam się, dzień dobry. Czy jest oficjalne potwierdzenie ze strony amerykańskiej terminu wizyty prezydenta w Białym Domu? Jeszcze nie ma, ale będzie. Kiedy będzie? No w na, na, na moment, w najbliższych dniach, może nawet jeszcze dzisiaj, bo rozmowy są zakończone, jeśli chodzi o przygotowanie tej wizyty Jedno, co mogę powiedzieć teraz, to mówimy o widzicie oficjalnej polskiej pary prezydenckiej w Waszyngtonie. Zatem to, to nie mówimy wyłącznie o tym, jak się mówi w skrócie o spotkaniu Duda-Trump, mówiąc w takim skrócie. tym Mówimy po prostu o oficjalnej wizycie polskiej pary prezydenckiej w Waszyngtonie. Co to znaczy? Jaki będzie program tej wizyty? To to wszystko zostanie ogłoszone po tym, jak strona zapraszająca ten program poda, ale powiedziałem, będzie to rzeczywiście pierwsza w tej kadencji prezydenta Trumpa i prezydenta Dudy oficjalna wizyta polskiej pary prezydenckiej w Białym Domu. Więc ona także obejmuje spotkanie pierwszych dam. Termin prawdopodobny to jest druga połowa września i to się już dzisiaj wyjaśni. Powinno, jak mówiłem, dzisiaj lub w najbliższych dniach powinno być oficjalne, oficjalne potwierdzenie zakończenia tych rozmów. Ja też udaję się do Waszyngtonu na pogrzeb senatora McCaina w imieniu pana prezydenta. Będzie też okazja do tego, żeby dalsze konsultacje w sprawie tej wizyty prowadzić na miejscu. W każdym razie tu się już nic złego nie wydarzy. Pani, ja jeśli, na, na, na chodzi, te... jeśli chodzi o tę wizytę, można ją traktować jako coś pewnego bardziej niż podpisanie listu. I to nie jest złośliwość w sprawie fregat australijskich. Jak ja na, mogę z całą pewnością mówić o tym, za co odpowiadam ja pracując dla pana prezydenta i gdyby to było nasze zaproszenie, mógłbym mówić o tym z całą pewnością, ponieważ jest to zaproszenie dla nas, a jak wiadomo też kalendarz polityczny jest bardzo dynamiczny. Pan prezydent Trump nie takie rzeczy przesuwał lub zmieniał, więc dopóki to nie będzie oficjalne potwierdzenie ze strony amerykańskiej, ja zawsze zachowuję ten margines, mówiąc o tym, że druga połowa września to jest pierwszy możliwy termin tego spotkania, nas no, mogę zawsze pod, mogę to potwierdzić, że od samego początku rozmawialiśmy ze stroną amerykańską o oficjalnej wizycie polskiej pary prezydenckiej w Waszyngtonie. A jakie są marzenia, życzenia? Czy też plany związane z tą wizytą ze strony polskiej? Chcielibyśmy, żeby ta wizyta nie tylko potwierdziła realizację ustaleń, które zapadły rok temu w Warszawie, ale także, żeby, podpisano, żeby w czasie jej podjęto decyzję o dalszych formach tego strategicznego partnerstwa polski i USA, bo dzisiaj w tym świecie, który się wyłania, jest bardzo dynamiczny, międzynarodowy, to ten sojusz polsko-amerykański zdaje się być dla Polski kluczem dla naszego bezpieczeństwa. A jakie mogą być te dalsze formy? Co się za tym kryje, co Pan powiedział przed chwilą? Współpraca polityczna, współpraca e, wojskowa, e, w tym rozbudowa form obecności amerykańskiej w Polsce, amerykańskich wojsk w Polsce jako gwarancji naszego bezpieczeństwa, sojuszniczej gwarancji naszego bezpieczeństwa. Współpraca gospodarcza, większe inwestycje amerykańskie w Polsce, nowe sektory gospodarki, które powinny być włączone do tego partnerstwa gospodarczego Polski i USA. Rozumiem, że z prezydentem pojedzie delegacja rządowa, będą ministrowie, tak? Bo jeżeli są sprawy gospodarcze, to pewnie ministrowie. Poradą... Tak, no to kolejnym etapem przygotowań po przyjęciu formy spotkania, czyli oficjalnej po ustaleniu terminu, jest, jest ustalanie e jej dokładnego przebiegu, w tym także tak zwanych formatów, jeśli chodzi o rozmowy, bo będą rozmowy i dwustronne. I w cztery oczy prezydentów będzie też rozmowa o delegacji, a i wtedy składy muszą być ekwiwalentne. Więc e, oczywiście jest tak, że pan prezydent na, zaprosi na, na tę wizytę także przedstawicieli rządu, bo to jest standardowa formuła, którą pan prezydent stosuje w takich przypadkach. Minister obrony, powiecie? Jeśli będzie taka wola, i będzie też, jak powiedziałem, ekwiwalentność protokolarna, czyli po drugiej stronie też będzie, będzie rozmówca, to myślę, że powinien przynajmniej jechać, przynajmniej dwóch ministrów pan prezydent na pewno yy, zaprosi, czyli ministra spraw zagranicznych i ministra obrony narodowej. A jest o czym rozmawiać, jeśli chodzi o obronność? Jest oczywiście dlatego, że, że te możliwości rozwoju współpracy obustronnie korzystnej są, są duże, a jak powiedziałem tutaj ta, ten sojusz polsko-amerykański, także obecność amerykańska w Polsce jest dzisiaj filarem polskiego bezpieczeństwa w wymiarze sojuszniczym. A czy podczas tej wizyty, no wiem, że to zależy od strony amerykańskiej w dużej mierze, ale czy spodziewa się pan spodziewają się państwo, że będzie jakiś akcent związany ze stuleciem niepodległości Polski. Pytam o to dlatego, że e, były takie rozważania wiosną, kiedy to, e, kiedy to prezydenci pribałtyki tak zwanej e, tam też w pewnym, w pewnym sensie świętowali niepodległość w Waszyngtonie z prezydentem Trumpem. Po pierwsze pamiętajmy, że stulecie pan prezydent e, chciał zawsze obchodzić Przede wszystkim z Polakami na całym świecie. W tym roku już w Chicago była to wielkie spotkanie Polaków Polonii amerykańskiej z prezydentem i to były główne obchody stulecia niepodległości na kontynencie amerykańskim z prezydentem Andrzejem Dudą. To było Chicago w tym roku, tak to zostało zaplanowane. Ale oczywiście jest tak, że kontekst stulecia niepodległości będzie także podniesiony przy rozmowie dwóch prezydentów, i w kontekście tej, tej rozmowy dwóch prezydentów, ale to też nie jest ostatnia wizyta prezydenta w Stanach w tym roku, bo niedługo znowu znowu jest także posiedzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych, Zgromadzenie Ogólne. Pewnie to się wszystko będzie ze sobą wiązało, a wtedy także będą będzie, możliwości, będzie kolejna możliwość tego, żeby ten to stulecie nasze podkreślać i w Waszyngtonie, i w Nowym Jorku. A propos stulecia w Polsce, czy na kulminację obchodów, tutaj u nas zostały zaproszone głowy państw i są szanse, że... Jeśli no my mamy ten rok szczególny e, e, z kilku powodów. Po pierwsze, mamy, mieliśmy już jedną dużą międzynarodową imprezę, w, tutaj spotkanie międzynarodowe, trudno nazwać to imprezą, spotkanie międzynarodowe w Warszawie, czyli spotkanie prezydentów wschodniej flanki naszego regionu. Ci prezydenci przybyli do Warszawy nie tylko na obrady tego tak zwanej bukaresztańskiej dziewiątki, ale także w drugiej połowie swojego te, tego spotkania było obchody Polskiej Stulecia Niepodległości, koncert w Łazienkach i ta Sala Niepodległości, która będzie w Belwederze organizowana z darami od prezydentów krajów regionu, więc takie obchody międzynarodowe już w, pierwszym, w pierwszej fazie były. Pamiętajmy także, że pod koniec roku będziemy mieli w Polsce duże spotkanie związane z konferencją klimatyczną, gdzie także w głowy państw będą obchodziły razem z nami Stulecie Niepodległości, bo oprócz konferencji klimatycznej będzie także międzynarodowe obchody Stulecia Niepodległości, wtedy zorganizowane a zapowiadam, że nie mogę tego jeszcze dzisiaj ogłosić, będą zaskakujące obecności. Jesteś na Zaskakujące obecności. Te, e, zaskakujące obecności. Tak. Mamy sygnały o tym, że niektórym delegacjom, niektóre delegacje po wszystkie państwa ONZ e, wysyłają delegacje na ten COP. Mogą przewodniczyć ludzie, których dzisiaj nie spodziewamy się, żeby, żeby do Polski by przyjechali. Więc to będzie rzeczywiście bardzo ciekawe międzynarodowe grono e, e, gości. Jakiś na... rąbek tajemnicy? Czy to, to oczywiście, jest do uchylenia? Jak powiedziałem, pan ba bardzo intrygująco o tym powiedział, że nie spodziewamy się, czyli jacyś, nie wiem, skłóceni z Polską, że. Przynajmniej że... tacy, którzy e, często do Polski nie przyjeżdżają, to będą na pewno, ba będzie bardzo dużo pierwszych wizyt w historii e, w Polsce, e, krajów, które, które są. E, Nieczęstymi gośćmi, gośćmi w naszym kraju, więc to będą też bardzo ciekawe obchody w związku z w bardzo szerokim gronie państw całego świata. Natomiast 11 listopada, pamiętajmy, że to jest święto, nasze, nasze święto niepodległości, jest także Międzynarodowym Dniem Zakończenia I wojny, wojny światowej, więc uroczystości będą w całej Europie. Stąd akurat na 11 listopada będziemy obchodzić pewnie tutaj w, w gronie własnym, jak to się mówi. Kiedy najbliższy szczyt Trójmorza z udziałem Niemiec, panie ministrze? Jeśli wszystkie państwa się zgodzą, a taki jest sygnał, że raczej ta zgoda będzie, to zaprosimy Niemcy jako kraj partnerski, tak jak USA, już na najbliższe posiedzenie Trójmorza we wrześniu. Tam też będzie przewodniczący Komisji Europejskiej, to już potwierdził Jean-Claude Juncker obecność, więc będzie, będzie przedstawiciel wysoki Niemiec, będzie wysoki przedstawiciel USA, będzie przewodniczący Komisji Europejskiej, trój może zyskuje partnerów. Bo to chodzi o to, że sama inicjatywa zostaje. To są w... jeszcze inne akcesy? Są, e, są różne zainteresowania na, na form e, z kolei tym gospodarczym. Będą też kraje Bałkanów, będzie Ukraina, będzie Mołdawia, będzie Gruzja, więc to Trójmorze obudowuje się partnerami. Chodzi o to, że my nie rozbudowujemy składu członkowskiego, bo on musi zostać w składzie pierwotnym, dlatego, że e, dla spójności inicjatywy ona musi pozostać w składzie członkowskim, oryginalnym. Natomiast ono obudowuje się krajami partnerskimi. To jest, to jest dobra informacja, bo to oznacza, że ona się utrwala. Jako inicjatywa Trójmorze żeby być coraz bardziej poważnej. Wszyscy ci, którzy w Polsce nie nie się w ogóle na rzeczy krytykowali tę inicjatywę, no chyba teraz będą musieli przeprosić, ale no, nie. Ale a po co Niemcom Trójmorze, panie ministrze? To proszę pytać, pytać Niemiec. Ale jak pan myśli? No, Niemcy miały od samego początku do Trójmorza bardzo sceptyczny stosunek. Jak widać mając nadzieję, że to jest FMR, że to jest, że to jest tymczasowy, rozwią tymczasowy projekt. Teraz okazało się, że nie jest projektem trwałym i, i, i krzepnie, dlatego że w obecności pana prezydenta będzie podpisana zarówno umowa o powołaniu Funduszu Trójmorza we wrześniu i, i ta decyzja o wyborze projektów kluczowych Trójmorza. Więc dzisiaj jak widać Niemcy też zmieniły optykę patrzenia na Trójmorze i że to co do tej pory było dla nich rzeczą, która nie, była, nie wywołała entuzjazmu dzisiaj jest na tyle poważne, że, że lepiej być włączonym niż być na zewnątrz. Proszę powiedzieć panie ministrze szczerze jak to było z tymi fregatami australijskimi? Bo Pan powiedział wyraził taką nadzieję, że będzie podpisany lic, list intencyjny w czasie wizyty australijskiej prezydenta Andrzeja Dudy, to było 10 sierpnia. No i później okazało się, że nie ma decyzji rządu i do niczego takiego nie dojdzie. Czy Państwo się nie zrozumieli, czy kancelaria prezydenta wyszła przez szereg? Nie, bo dokładnie tak jak, jak mówiliśmy, te rozmowy prowadził, prowadził rząd, prowadził minister obrony narodowej i my i... Prezydencka wizyta w Australii była dobrą okazją do tego, żeby podnieść rangę samej umowy, bo ona miała towarzyszyć. Tak? To, było, to było autonomiczne działanie polskiego rządu z, z rządem australijskim. Zawsze jest tak, że wizyta prezydenta daje szansę na to, żeby podwyższyć rangę tego typu umowy. Jeśli rząd nie dokończył swoich prac Ale w tej sprawie... To czy to, się pan, zapowiadając... Yy, to, to, nie, ten ja, ja, zgodnie z tym, co powiedziałem, liczyliśmy na to, że rząd skorzysta z okazji, jaką była wizyta pana prezydenta, żeby podnieść rangę umowy wojskowej z, z Australią. Jeśli we, w gronie rządu nie doszło do ostatecznego, do, do ostatecznego ustalenia e, tej umowy i w relacjach między rządem polskim a rządem Australii nie doszło do ostatecznego domknięcia tych, e, tych umów, no to oczywiście... Ten, ten punkt z programu wypadł, ale to jest. Ale było jakieś rozczarowanie ze strony Australijczyków? ponieważ komunikat, który minister Błaszczak przywiózł do Australii był taki, że chcemy podpisać szeroką umowę o współpracy wojskowej w różnych dziedzinach, e, także obejmujący szkolenie, e, technologie i, i współpracę przemysłów obronnych. No to tak naprawdę mówimy o, o, o poszerzeniu raczej for, formatu i formuły współpracy wojskowej z Australią, To jest ważnym partnerem i USA i, i możliwi ważnym partnerem Polski w tym zakresie, niż o zamknięciu tej, tej ścieżki, Panie, więc to jest Panie, że miał więc Pan to Pan mówić jest, szczerze. To ja zapytam tak kolokwialnie, był kwas, czy nie? Nie, nie, nie. To jest rzecz, która się nie zdarzyła, to nie jest rzecz wyjątkowa. Także wiele na przykład, jak to tej kuchni, o tej kuchni opowiadam, ale często są też wizyty prezydentów na przykład w Polsce. Jest przygotowana wstępna lista umów do podpisania. Potem zawsze się zdarza tak, że kilka rzeczy z niej wypada, dlatego że albo właśnie rządy wewnętrzne nie, nie dokończyły procesu własnych decyzji, albo po prostu negocjacje się nie, nie domknęły przed, przed danym dniem. Więc jak powiedziałem, ponieważ komunikat ministra Błaszczaka, przywieziony do Australii był taki, że chcemy raczej poszerzyć tę współpracę niż ją zamknąć, no to myślę, że było to dobrane jako naturalny proces, który powoduje, że dzisiaj decyzji nie ma, ale, ale ścieżka do rozmowy i, i jest otwarta. Czyli sprawa fregat też jest otwarta, czy w ogóle jest ścieżka do rozmowy o dalszej współpracy w dziedzinie wojskowości otwarta? No w Australii też doszło do zmiany politycznej w ramach tego, tego, tej samej koalicji rząd, rządzącej, więc pewnie te rozmowy będą kontynuowane właśnie już dzisiaj w nowej konfiguracji personalnej. Tam pan prezydent, bo my przecież wiedzieliśmy Ach, jak, jaka, jeszcze jest, jeszcze jaka jest sytuacja, spotkał się ze wszystkimi politykami, więc także... Sprawa tak, że... fregat jest otwarta czy nie? Sprawa współpracy wojskowej z Australią jest otwarta. Aha. Czyli nie wiadomo, czy fra, sprawa Fregat jest otwarta. Dobrze. To prowadzi, pan, panie, panie ministrze, ja wiem, nie prowadzę rząd. tych negocjacji, więc, więc trudno, żebym opowiadał za negocjatorów, który, nie, którym nie jestem. Panie ministrze, kiedy prezydent podejmie decyzję co do... Nominacji sędziów sądu, sądu Najwyższego. Pytam o to, bo justycja powołując się na opinię profesora Zimmermana, promotora doktoratu Andrzeja Dudy, przypomina, że powinien być ten czas na to, by wszyscy uczestnicy procesu mogli złożyć odwołania. Pan prezydent. Y ani na JOTE nie uchyli e, prawo w tej sprawie i po, postąpi zgodnie z procedurami administracyjnymi przewidzianymi ustawą i wszystkimi innymi przepisami polskiego prawa. A ten projekt, ten, e, tym razem wybór e, e, Krajowej Rady Sądownictwa i a później poprzez Krajową Radę Sądownictwa kandydatów do Sądu Najwyższego jest bardzo transparentny, toczy się e, w obecności jest czasami także... jest bardzo transparentny i bardzo burzliwy. No, czas, czasami właśnie w obecności, e, niespokojnej obecności obserwatorów zewnętrznych. Tak, a jak to Państwo to odbierają? No to, jest, to jest dla mnie przy, przykład tego, co może nas czekać, gdyby kto inny rządził w Polsce. Znaczy po prostu anarchia i, 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 i taka awantura jest jedynym przepisem na to, w jaki sposób można no tak, prowadzić osoby, argumentację. Tak no, nie prowadził Jakby ktoś inny rządził, to te osoby by pewnie nie protestowały. Nie, tylko że są, są różne formy argumentowania swojej racji w polityce. Tak? Można argumentować poprzez awanturę, okupację parlamentu, za, za więzienie ludzi w, w salach. No, tak można też prowadzić. Jak się, to, to się sam sobie wystawia świadectwo tego, w jaki sposób I tą chce się wizję, prowadzić. to wizję kończymy, dziękuję bardzo. Nie, wizja jest dobra, bo, bo na szczęście rządzi dzisiaj formacja odpowiedzialna, a nie formacja nieodpowiedzialna, więc wizja jest dobra. Wszystko jest w Polsce spokojne i prowadzi się zgodnie z prawem. Powiedział Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Dziękuję pani Ministrze. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję.